skrzyżowanie ulicy Płaskiej z ulicą Żernicką, kolejna stłuczka samochodowa, 14 kwietnia 2012. W zasadzie nie byłoby nic w tym ciekawego, że już to jest następna stłuczka w ciągu zaledwie 2 godzin. Poprzednia stłuczka, nie było tutaj żadnych chyba ofiar, natomiast tutaj widzimy, że przyjechała policja, przyjechało pogotowie, coś tam robią, także musiało być coś ciekawszego. To skrzyżowanie jest wyjątkowo podatne na ilość stłuczek, także sam już widziałem chyba z 5 czy 6. A to wszystko na osiedlu Żarniki we Wrocławiu.